Dzień dobry Państwu, witam w nowym roku. Jesteśmy już po naszych świętach. Co prawda atmosfera bożonarodzeniowa jeszcze nam towarzyszy, ale już myślimy o pracy, o tym, jak ten rok będzie wyglądał. To będzie rok niełatwy. Już widzimy po wielu zmianach, między innymi po rosnących cenach energii. To będzie rok wielu, wielu wyzwań. Czy sobie z nimi wszystkimi poradzimy? Mam nadzieję, że wspólnie, tak jak do tej pory, damy radę, a nasz Tarnów będzie się rozwijał. W samym urzędzie niewielkie, ale istotne zmiany w systemie organizacji. Powstało Centrum Usług Społecznych. To jest jednostka, która jednoczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, niektóre wydziały w naszym urzędzie. Można powiedzieć, że te same osoby, ale zupełnie inne nowe kompetencje. Pełna integracja polityki społecznej i mam nadzieję, że lepsze warunki dla Państwa, dla mieszkańców w kontaktach z urzędem czy z instytucjami, które mają nam ułatwiać życie, pomóc w realizacji niektórych planów życiowych, czy też w przebnięciu przez wcale niełatwe przepisy, które stanowią już dla niektórych prawdziwy gąszcz. Tym dyrektorem Centrum Usług Społecznych będzie dotychczasowa moja zastępczyni, pani Dorota Krakowska, osoba od wielu, wielu lat zajmująca się polityką społeczną, dla wielu Państwa znana osobiście. Natomiast nowym zastępcą prezydenta została pani Bogumiła Poremska, która do tej pory była dyrektorem Wydziału Edukacji. Będzie również zajmowała się sprawami edukacji, ale również sportu. Chodzi o to, żeby sport młodzieżowy przybliżyć do szkół, również zintegrować o wiele bardziej niż do tej pory wychowanie poprzez sport. Wiemy dobrze, że rodzice, opiekunowie i sama młodzież kocha sport, chce właśnie w taki sposób spędzać coraz więcej czasu. To jest i pożyteczne, i zdrowe. I mam nadzieję, że pani prezydent Bogumiła Poremska będzie bardzo w tych sprawach pomocna tym wszystkim, którzy będą mieli swoje inicjatywy w zakresie rozwoju edukacji i sportu. Jeśli już mówimy o edukacji, to bardzo proszę wszystkich ośmioklasistów, tych, którzy już za kilka miesięcy będą kończyli szkołę podstawową i zapewne będą wybierali którąś ze szkół ponadpodstawowych, mam nadzieję, że głównie w naszym mieście, chociaż zapewne są tacy, którzy będą kontynuować naukę gdzie indziej, ale dla tych, którzy planują dalszą naukę w naszym mieście, bardzo proszę o wypełnienie ankiety, która jest całkowicie anonimowa, ale pokaże preferencje, jaką szkołę ośmioklasiści chcieliby wybrać dla siebie w szkole średniej. Czy to jest liceum, czy szkoła branżowa, czy technikum. A jeżeli technikum, czy liceum, to jakie specjalności, jakie dodatkowe przedmioty chcieliby wybrać. Jest styczeń, to jest dosyć wcześnie jeszcze, ale chcemy się upewnić, jaka powinna być oferta, ta ostateczna, która będzie już później formalnie możliwa do wyboru przez każdego z uczniów dzisiejszej ósmej klasy. To jest ankieta wyłącznie skierowana do uczniów klas ósmych. Bardzo proszę, skontaktujcie się w tej sprawie, zwracam się do uczniów, ze swoimi wychowawcami, z dyrektorem szkoły. Link do tej ankiety jest już przekazany szkole. Bardzo proszę, jeżeli tylko uznacie za stosowne, podzielcie się swoimi planami, swoimi refleksjami. Rząd ogłosił, a w zasadzie Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejną rundę programu inwestycji strategicznych. Będziemy składać stosowne wnioski. Jakie to będą wnioski? One będą wynikały z pewnego programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. To będą prace drogowe w Mościcach, przebudowa skrzyżowania Czerwonych Klonów i Chemicznej. To będą parkingi przy stadionie i przy dworcu w Mościcach. To będzie przebudowa ulicy Trauguta, ale również to będzie dworzec autobusowy, który chcemy wybudować dla tych przyjezdnych, którzy korzystają z
takiej podróży autostradą, autobusową i nie wszystkie autobusy wjeżdżają do miasta. W okolicach Straży Pożarnej tam jest stosowne miejsce, aby taki mini dworzec zrobić, a równocześnie przedłużylibyśmy linie autobusowe miejskie, które właśnie w okolicach Ronda Niepodległości, czyli naprzeciwko Leroy Merlin, mogłyby mieć swoje miejsce, a pasażerowie przesiadaliby się, kontynuując swoją podróż. No, również chcemy zabiegać o środki na kontynuowanie przebudowy ulicy Lwowskiej. Chcemy zlikwidować ten przesmyk dwujezdniowy pod wiaduktem na ulicy Lwowskiej. Dokumenty są już w bardzo zaawansowanej fazie. Jeżeli otrzymamy takie wsparcie z programu inwestycji strategicznych, prace mogłyby być wykonane, a może nawet zakończone w ciągu tego roku. Na ulicy Wałowej gotowe już jest do działania multimedialne centrum artystyczne. To jest to miejsce takie przy charakterystycznej dla naszego miasta Bastei, przy małych schodach. To, co widzimy na zewnątrz, to tylko jest taki czubek, jakby się chciało powiedzieć, góry lodowej. Pod spodem są przepiękne pomieszczenia, odrestaurowane w tej dawnej zabytkowej kamienicy. Tam jest przestrzeń dla spotkań, nie tylko dla artystów. Już w najbliższych dniach będą się tam spotykać osoby, które uczęszczają do klubu seniora, ale głównie w przyszłości będą to spotkania właśnie osób, które zajmują się plastyką, również prowadzą działalność gospodarczą, artystyczną, ale to również będą seminaria, spotkania, wystawy. W połowie miesiąca będą tam się spotykać również radni, którzy będą pracować nad strategią. Zapraszam do tego miejsca. Biuro Wystaw Artystycznych jest gospodarzem tej placówki. Więcej na ten temat powie Państwu dyrektorka BWA, pani Ewa Łączyńska-Wic. Znajdujemy się w nowym miejscu na kulturalnej mapie Tarnowa, ulica Wałowa 25, Multimedialne Centrum Artystyczne. Nowa przestrzeń, która będzie służyła tarnowianom, będzie służyła turystom. Od początku roku 2022 będzie nią kierowało Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Będzie to kolejne nasze miejsce. Naszą główną siedzibą jest Pałacyk Strzelecki. Mamy oddział w budynku Dworca Kolejowego, a tym razem wracamy na ulicę Wałową. I tutaj ciekawostka, ponieważ pierwsze Biuro Wystaw Artystycznych mieściło się przy ulicy Wałowej w salach obok sali lustrzanej, więc historia zatacza koło i kultura, sztuka wracają na ulicę Wałową. Dzięki inwestycji powstała nowa przestrzeń, została odnowiona piwnica i udostępniona, w której będzie działała kawiarnia, w której będą odbywać się warsztaty, spotkania różnego rodzaju. Mamy nadzieję, że to miejsce będzie otwarte dla różnych grup wiekowych. I odbywać się tutaj będą wystawy, spotkania. Także tutaj swoje miejsce będą mieli seniorzy, którzy działają w ramach międzyosiedlowych klubów aktywności senioralnej. Zdecydowana większość samorządowców, ja osobiście, ale również radni miejscy, przewodnicząca komisji oświaty, dyrektorzy szkół, Związek Nauczycielstwa Polskiego, nie zgadza się z wprowadzaniem zmian w prawie oświatowym, które już ma taką popularną nazwę Lex Czarnek. Chodzi o to, że projektodawcy zamierzają zdecydowanie zwiększyć kompetencje kuratorów, a równocześnie odebrać je dyrektorom szkół, rodzicom, również samorządom. To już nie dyrektor szkoły, to nie rodzice, nie rada rodziców, ale kurator będzie decydował, jaka organizacja pozarządowa może przeprowadzić jakąkolwiek formę działania wobec uczniów. Do tej pory nie było takiej formy tak szczegółowych konsultacji. Dzisiaj dyrektor szkoły na 2 miesiące wcześniej, przed jakimś wydarzeniem, będzie musiał zapytać kuratora, przedstawić plan, poprosić o zgodę. Kurator będzie miał miesiąc czasu na rozważenie tej prośby, a więc w sumie 3 miesiące przed jakimś wydarzeniem musi być konkretny projekt, konkretny plan i na końcu zgoda kuratora. To jest nałożenie wręcz kagańca na całą społeczność szkolną. Inna zmiana to odebranie
w dużej części kompetencji samorządom, jednostkom samorządu terytorialnego. Kurator będzie mógł, jeżeli będzie miał uwagi do pracy dyrektora, wezwać organ prowadzący, gminę, powiat, województwo, do odwołania dyrektora. Jeżeli to nie nastąpi, to odwołanie wchodzi z mocy prawa i tak naprawdę decyzją kuratora mogą być wymieniani dyrektorzy. To wprowadza niepokój, to wprowadza niepewność w szkołach, a może nawet strach. To jest zakładanie dużego knebla na cały system oświaty. Wyraziliśmy swój stanowczy sprzeciw. Mówimy, samorządowcy, kilkuset przedstawicieli gmin, miast, również województw, trwają prace w tej chwili w Sejmie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej zmiany, a jeżeli dojdzie, to z wielką szkodą dla naszych dzieci. W naszym samorządowym świecie jest też mała zmiana. Jeden z wydziałów, ale ważny, bo przygotowujący inwestycje, nie będzie już miał siedziby w wynajmowanych pomieszczeniach Poczty Polskiej. Właśnie trwa przeprowadzka do kamienicy, która została wyremontowana, jest przy ulicy Legionów, ale w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Mickiewicza 2, a więc wszystkie sprawy związane z gospodarką komunalną, inwestycjami, remontami, ale również siedziba Rady Miejskiej Przewodniczącego będzie w nowym miejscu. Myślę, że już w połowie stycznia wszystkie te dotychczasowe czynności, które załatwialiśmy na ulicy Goldhamera i właśnie na poczcie, będziecie Państwo mogli realizować w nowym budynku przy Legionów. Zapraszam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że w ten nowy rok wchodzimy z energią, z werwą do pracy. Chociaż, tak jak powiedziałem na wstępie, okoliczności są bardzo niesprzyjające i Nowy Ład, który w intencjach rządowych miał wprowadzić nowe rozwiązania, na razie wprowadza ogromne zamieszanie, szczególnie na rynku energii. Mam takie dość ważne pytanie odnośnie spalarni śmieci. Gdzieś tam odgłosy poszły, że temat w Krzyżu upadł. Jestem tym zainteresowany, bo jak to się mieszkam w tamtej dzielnicy, byłbym za taką spalarnią. Tym bardziej istnieją w Europie, w samych centrum miasta, na przykład w Wiedniu, punkt centralny. Może by to się dało z mieszkańcami gdzieś uzgodnić, dostalibyśmy za to jakieś wsparcie ciepła do domów. No chodzi głównie o edukację ludzi, wytłumaczenie, na jakiej zasadzie by ta spalarnia funkcjonowała, że to nie jest jakieś wielkie zagrożenie dla środowiska, bo te śmieci więcej robią szkody jak tego, a jakaś energia cieplna mogłaby z tego być pozyskana, tak przynajmniej uważam. Prace nie są wstrzymane, wręcz przeciwnie, w ostatnich tygodniach nabrały większego tempa. To jest inwestycja przygotowywana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Ta nasza komunalna spółka wystąpiła o wydanie warunków zabudowy, jej otrzymała, natomiast niezbędnym dokumentem jest decyzja o warunkach środowiskowych. I ta została zaskarżona i sąd niestety uchylił ją w części i nakazał ponowne rozpatrzenie. To trwało niestety wiele miesięcy, ale Naczelnego Sądu Administracyjnego ta sprawa już wyszła, jest z powrotem w rękach Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który wszczyna postępowanie i mam nadzieję, że po kilku miesiącach będziemy dysponowali w Tarnowie stosownymi dokumentami i wówczas będzie można przystąpić do zamówienia tego obiektu. Natomiast równolegle oczekiwaliśmy, czy oczekujemy ciągle na ostateczną decyzję Grupy Azoty, która dosyć sugestywnie sugerowała, że być może w Grupie Azoty taka spalarnia powstanie. Na razie nie mamy żadnej wiedzy o planach Grupy Azoty. Jeszcze będę prosił prezesa grupy, żeby się ostatecznie wypowiedział w tej sprawie. Jeżeli nie będzie pozytywnej odpowiedzi, wówczas realizacja na Piaskówce stanie się możliwa.
możliwa i stanie się faktem. Ciepło z tych spalonych części odpadów, bo nie ze wszystkich, w bardzo bezpiecznej technologii da nam około 1/5, 1/6 potrzebnej mocy, którą wykorzystujemy w mieście, a więc bardzo dużo. Przy tym kryzysie gazowym, jaki obserwujemy, to zadanie nabiera coraz większego znaczenia. Dlaczego chodniki nie są odśnieżone? Jeżeli sobie złamie rękę czy nogę, to czy właściciel na przykład tego sklepu, przy którym się przewróciłam, bierze za to odpowiedzialność? Bo my pochodzimy z Austrii. Znaczy, ja pochodzę z Polski, ale mieszkam 40 lat w Austrii i tam na przykład gospodyni bloku ma za zadanie o 6 rano już odśnieżyć chodnik dla tych ludzi, co idą do pracy na 6. Gdyby coś się stało, to ona płaci za jego leczenie. A tu się chodzi, jak się chodzi. To tylko tyle zapytanie. Dokładnie w Polsce i w Tarnowie jest tak samo jak w Austrii. Obowiązkiem każdego zarządcy nieruchomości, właściciela, administratora danej kamienicy, danego domu jest posprzątanie chodnika, a wtedy, kiedy są opady śniegu czy gołoledź, jest obowiązek zlikwidowania tej gołoledzi i odpowiedzialność za ewentualny wypadek ciąży na tym zarządcy, na tym właścicielu czy administratorze tej nieruchomości. Tu nie ma żadnej różnicy pomiędzy Austrią a Polską. Natomiast, jak pani zauważyła, są różnice w obyczajach. Nie wszyscy realizują ten obowiązek, który nałożony jest prawem lokalnym i Straż Miejska ma za zadanie przypominać o tym obowiązku, a wręcz w skrajnych przypadkach nakładać grzywny dla tych, którzy się nie wywiązują z tego oczywistego obowiązku. No, panie prezydencie, dlaczego pan sobie przyznał podwyżkę? Ja sobie nie przyznałem podwyżki. Tą podwyżkę dla wszystkich wójtów, starostów, prezydentów i marszałków, również radnych, uchwaliły władze centralne naszego państwa. I to w taki sposób, iż ustawa sejmowa zobowiązuje radę do podwyższenia tego wynagrodzenia i rada nawet nie mogła tego odmówić. Zostały wyznaczone granice i wynagrodzenie prezydenta, wójta nie może być mniejsze niż 80% tego maksymalnego, a więc to nie jest moja wola. Ja nawet prosiłem radnych, żeby w dniu, w którym była sesja, żeby tego nie uczynili, bo były jeszcze wątpliwości co do interpretacji niektórych przepisów. Niestety radni to zrobili, ale jeszcze raz chcę podkreślić, że te regulacje były w całej Polsce, nie są indywidualne. Natomiast też chcę powiedzieć, że 3 lata temu Sejm postanowił o obniżeniu wynagrodzenia dla prezydentów i wójtów o 20% i to się stało faktem, więc to zamieszanie z wynagrodzeniami jest powodowane raczej przez Sejm, a nie na poziomie lokalnym. Kiedy więcej będzie dla osób niepełnosprawnych takich możliwych wejść nawet, bo widzi pani, problem mam z chodzeniem, jest masakra, gdziekolwiek się poruszać. No całe miasto. Wszystkie obiekty publiczne są już dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Za mojej kadencji powstało co najmniej 5 wind w samym urzędzie, również w sali lustrzanej. Można powiedzieć, że to jest trochę moje oczko w głowie. Natomiast prawo budowlane jest bardzo precyzyjne. Każdy, kto przygotowuje jakikolwiek remont, modernizację, musi uwzględnić potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nie wszędzie zapewne jest to jeszcze wykonane, nie wszędzie jest to możliwe. Ja nawet trochę się dziwię właścicielom sklepów, iż nie dbają o to, żeby osoby, które mają trudności z poruszaniem, mogły dostać się bez problemu. Pani stoi akurat przed sklepem, który ma wyraźny próg. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że nie wszędzie jest to możliwe, żeby zlikwidować fizycznie taką przeszkodę. Natomiast w Urzędzie Miasta jest specjalny
specjalnie zatrudniona osoba, która jest pełnomocnikiem do spraw dostępności i dba o tą dostępność, nie tylko tą fizyczną, w tym wymiarze fizycznym, ale również dostępność do informacji na stronach internetowych, są odpowiednie kryteria, które muszą być spełnione, aby była właściwa czcionka, odpowiednie kolory i tak dalej. A więc ta dostępność ma wiele, wiele wymiarów. Na przykład sesje Rady Miejskiej muszą mieć transkrypcję. Nie wszyscy dobrze słyszą, co jest przedmiotem obrad. W związku z tym na pasku można przeczytać dokładną wypowiedź. Pracujemy nad tym, jeżeli są jakieś jeszcze niedoskonałości, to Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pewno w tej sprawie będzie zabierała głos. Latem jest może taki problem, że młode pokolenie w zasadzie nie ma takiej możliwości kulturalnych realizować, z wyjątkiem tutaj amfiteatru, który od czasu do czasu pojawia się. Przed laty pamiętam, dużo było takich właśnie zespołów różnych, nawet młodzieżowych, dla młodych, dla dzieci, były z Węgier, były. Tu chyba brakuje tego. Są po prostu tylko kawiarenki, pizzerie. No, ostatnie dwa lata są trudne dla wszystkich zgromadzeń, tych większych i mniejszych. No jednak COVID przewartościował nasze zachowania, więc zawsze jest obawa, czy zapraszać ludzi na spotkania, bo wiemy, że może to grozić zakażeniem, a wiemy, jak jest stosunek do szczepień i wiele osób po prostu ryzykuje nie tylko chorobą, ale nawet śmiercią. Więc tych wydarzeń w przestrzeni publicznej jest faktycznie mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy, jaka ilość pomimo tych ograniczeń była w Tarnowie, to powiem, że nie jest aż tak źle, jak pan podejrzewa. Mam nadzieję, że najbliższy sezon będzie nieco lepszy, nieco inny, ale nie tylko w tej przestrzeni takiej publicznej, na ulicach się mogą i będą się odbywały wydarzenia. Kończymy pracę nad nowym obiektem dla całej społeczności, nie tylko dla osób młodych. Na osiedlu Westerplatte powstaje Dom Kultury, pierwszy taki osiedlowy, który w naszym mieście budujemy. Tam będzie zarówno miejsce dla mini kino, czy też na spotkania z autorami, bo będzie też część biblioteczna, a zwracam uwagę na kantorię. To jest ciekawe miejsce spotkań. Tam nie tylko spotkania towarzyskie czy wypoczynkowe, ale również od czasu do czasu zdarzają się tam spotkania w nieco większej formie. Wiem, że niektórzy tancerze się umawiają, aby właśnie tam nie tylko ćwiczyć, ale prezentować swoją taneczną formę. A więc dużo zależy też od inicjatyw samych osób, które chcą w przestrzeni publicznej zwrócić na siebie uwagę albo uczestniczyć w jakimś wydarzeniu. Panie prezydencie, chciałbym zapytać jeszcze, co z obwodnicą tą północną od Woli Rzędzińskiej w kierunku tam Dąbrowy? Co się z tym dzieje? Bo to wszystko stanęło gdzieś w martwym punkcie, żadnych działań tam nie widać, a jest to ważna sprawa, żeby ewentualnie chyba, żeby gdzieś zjazd jeszcze z autostrady na Pilzno, na Jasło, żeby ten ruch w Tarnowie odciążyć tych ciężarówek. No jestem, jak to się mówi, kierowcą i interesuje mnie ta sprawa tak samo. Obwodnica wschodnia to skrót takiego zadania, które przygotowuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli instytucja rządowa. Ta droga ma się zacząć na węźle Władnej i skończyć się przy węźle autostradowym w Krzyżu. Przebiega zarówno przez miasto Tarnów, jak i gminę sąsiednią. Dokumentacja od strony środowiskowej jest przygotowana. Właścicielem jest, tak jak powiedziałem, instytucja rządowa. Kosztorys przygotowany przez Generalną Dyrekcję wskazuje na potrzeby około 550 milionów złotych. Potężna kwota, która nie jest jeszcze w tej chwili dokładnie zmontowana, jeśli chodzi o źródła pochodzenia tych środków. Dysponentem takich dużych kwot jest państwo. Miasto, nawet takie duże jak Tarnów, nie jest w stanie wyasygnować około
300-350 milionów złotych, a tyle się oczekuje, że miasto przekaże na, dla inwestora, jakim jest Generalna Dyrekcja. Ja oczekuję od rządu, od ministra infrastruktury nieco innego spojrzenia na tą drogę. Pan minister Adamczyk powiedział publicznie o tym, że program rządowy przewiduje dobudowę trzecich pasów na autostradzie A4 i ta dobudowa miałaby się zacząć w Krzyżu, na węźle w Tarnów, centrum Tarnów-Krzyż, a skończyć się aż we Wrocławiu. Jeżeli tak, taki jest plan, a rozumiem, że to nie tylko zapowiedź, ale, ale już konkretne czynności będą podejmowane, to proponuję, żeby to poszerzanie zaczęło się właśnie w, na węźle drogi 94 w Ładnej i ten nowy odcinek między Ładną a Krzyżem to był początek drogi ekspresowej Tarnów-Kielce. A poszerzenie autostrady było już kontynuacją tego, tego przedsięwzięcia. Jeżeli tak na to popatrzymy, to jest to zadanie wtedy rządowe i wówczas te 500 czy 550 milionów złotych może się okazać do udźwignięcia przez państwo, bo przecież korzysta z funduszy europejskich, między innymi z tego ogromnego funduszu odbudowy, na który czekamy, to według zapowiedzi jest ponad 770 miliardów złotych. Dla Polski, a więc pewna część tylko dla Tarnowa na pewno się znajdzie, żeby tą drogę wybudować. Wierzę, że tak się może stać i tak się powinno stać. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Nowy rok, nowe wyzwania, ale także nowe pytania. Jest pan gotowy? Tak jest, bardzo proszę. A więc zaczynamy od pytania od pana Michała. Panie prezydencie, kiedy zostanie dokończony remont ulicy doktora Józefa Kozioła? Obecnie prace utknęły w martwym punkcie. Oświetlenie oraz asfalt zostały wykonane tylko częściowo i niektórzy mieszkańcy nie mogą korzystać z tych wygód, co sprzyja polityce podziałów. To jest ulica w Klikowej. Faktycznie dla tej ulicy jest przygotowany plan budowy, nawet nie remontu, tylko budowy tej ulicy, częściowo jest wykonany. Dzisiaj środki na budowę dróg dostajemy częściowo od wojewody, częściowo z funduszu drogowego. W związku z tym realizujemy te zadania, które mają takie dofinansowanie. Akurat ulica Kozioła nie zakwalifikowała się ze względu na swoją kategorię. Jak państwo widzicie, w mieście robimy te główne ulice śródmiejskie Krasińskiego i Nowy Świat. Postaramy się dokończyć ulicę Kozioła, ale też mam prośbę do mieszkańców, aby być może rozważyli zmianę nieco zakresu. To jest ulica, no, można powiedzieć, osiedlowa, ale wyłącznie dla kilku domów. Czy jest potrzebny aż taki standard chodniki po jednej, po drugiej stronie? Może wystarczy ustanowić strefę mieszkaniową i zrobić tylko asfalt? Bardzo proszę, żebyście państwo również tak popatrzyli na możliwości, które w sumie są przed nami i no nie każdą ulicę możemy sfinansować w całości. I kolejne pytanie. Jeśli miasto jest właścicielem stadionu piłkarsko-żużlowego w Mościcach, to dlaczego żużlowa spółka płaci i utrzymuje stadion? To są olbrzymie koszty dla klubu. Stadion jest miejski, jest własnością miasta, a spółka żużlowa jest przedsięwzięciem prywatnym. To jest komercyjne działanie. Oczywiście w tle jest sport, a może nawet głównym celem tej spółki jest sport, ale podatki płacimy wszyscy, również miejskie instytucje, które mają obiekty sportowe. Natomiast spółka żużlowa w części z tego podatku została zwolniona proporcjonalnie do utraty wpływu z biletów, także ta pomoc w tym zakresie występuje. To teraz pytanie od pani Jadwigi. W radiu usłyszałam, że w Tarnowie można już składać wnioski o dodatek osłonowy na prąd i gaz. Gdzie są takie wnioski i gdzie należy je składać? Tak, można już składać, wnioski są już dostępne. Jeżeli ktoś korzysta z internetu, to bardzo proszę na stronie miasta czy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, to zapraszam do urzędu, a najlepiej od razu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Matki Boskiej Fatimskiej. Tam są gotowe druki do poprania. Można też na ulicy Goldhammera, a złożyć można do skrzynki, która jest wystawiona w obydwu tych miejscach. Wszystkie wnioski będą szybko rozpatrzone. Przypomnę, że ta pomoc nie jest dla każdego, tylko dla osób o określonych dochodach. Minimum 1500 zł netto
na członka rodziny wieloosobowej i 2100 dla osoby samotnej, ale to są warunki, no, które wiele osób spełnia, więc należy złożyć już wniosek i to wsparcie będzie wypłacone. Pan Miłosz, słyszałem kiedyś, że w Tarnowie na dawnej Kapłanówce miała powstać siedziba Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego albo przynajmniej kilka wydziałów czy instytucji podległych zarządowi województwa małopolskiego. Widziałem też projekty tego potężnego i nowoczesnego szklanego biurowca. Wygląda on pięknie, niczym jak z Krakowa czy z Londynu. Czy jest szansa na powstanie takiego projektu? Według mnie poprawiłoby to infrastrukturę i wygląd naszego miasta Tarnowa. Co pan na ten temat sądzi? No, to najpierw muszę troszeczkę to pytanie skorygować, bo nie na Kapłanówce, tylko na terenie obok Kapłanówki. Tam jest taki zielony teren, dokładnie naprzeciwko kościoła Matki Boskiej Fatimskiej. I tam faktycznie miasto przygotowuje budowę nie tyle biurowca, co biblioteki, głównej biblioteki miejskiej, Centrum Informatyki, i faktycznie w nadbudowie mają być tam również biura. Nigdy nie słyszałem, żeby Urząd Marszałkowski planował przeniesienie się do Tarnowa, a szkoda, bo to jest potrzebne temu miastu i myślę, że województwo mogłoby wyprowadzić jedną lub kilka instytucji z Krakowa, umieścić je w Tarnowie. Póki co od zarządu województwa czy od marszałka tego nie słyszałem. To, o czym pan mówi, to jest miejska inwestycja, która ma już przygotowaną dokumentację. Czekamy tylko na dostępność środków europejskich, bo oczywiście z własnego budżetu nie sfinansujemy tak dużego zadania. Chcielibyśmy, żeby tam była biblioteka co najmniej na 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Duże Regionalne Centrum Informatyki, bo przecież wszystko stało się już cyfrowe, więc te zasoby publiczne muszą być dobrze i bezpiecznie obsługiwane. No i miejsce dla, nie tyle dla urzędu, co dla biur, które tak jak w Krakowie świadczą usługi biznesowe. Taki budynek może powstać i chciałbym, żeby on był w ciągu najbliższych 2, góra 3 lat skonstruowany. Czy w Tarnowie będą mogły być tramwaje, jak na przykład w Bydgoszczy? Na przykład moglibyśmy rozładować korki na ulicach Mickiewicza i Starodąbrowskiej tramwajami, jakby były tunele podziemne, jak na przykład teraz w Łodzi, ale wiadomo, na mniejszą skalę. Nie wiem, czy akurat tunele, ale z tramwajem to trafił pan w sedno naszej tarnowskiej dyskusji. O Tarnowie mówiło się jeszcze w latach 60., 70. Dzisiaj dysponujemy takim opracowaniem dla kilku miast Polski, w tym Tarnowa, gdzie autor zwraca uwagę, że taka linia tramwajowa po pierwsze ma sens, po drugie mogłaby obsługiwać centrum i nie tak jak przed wojną, tylko do Lwowskiej, ale dalej do naszego głównego osiedla Jasna. W naszej strategii, na którą pracujemy w tej chwili, zaproponowałem taki zapis, będziemy o tym z radnymi już niedługo dyskutować. Chodzi o to, żeby najpierw sprawdzić możliwość wykonania takiej inwestycji. Czyli po prostu trzeba wykonać studium wykonalności takiego projektu. W założeniu tramwaj mógłby właśnie tak jak przed wojną zaczynać swój bieg od dworca kolejowego, Krakowską, Wałową, Lwowską i dalej Starodąbrowską do naszych głównych sypialni, jeśli można tak powiedzieć. Czy to jest realne, czy to jest możliwe? Tego nie wiem, bo musiałaby ta inwestycja być sfinansowana głównie z funduszy europejskich. Czekamy na decyzję Polski, ale również Zarządu Województwa Małopolskiego, kiedy będziemy mogli kontraktować tego typu zadania. Jak patrzę na inne miasta, nie tyle w Polsce, co za granicą, to przychodzi mi na myśl Orlean. To jest miasto, w którym mieszka 120 tysięcy mieszkańców, czyli podobnie jak w Tarnowie. I właśnie zakończono tam budowę linii tramwajowej. Akurat tam są dwie linie tramwajowe i łączny koszt tej nowej infrastruktury tramwajowej, łącznie z zakupami pojazdów, wyniósł ponad 120 milionów euro, czyli około 400 do 500, nawet 600 milionów złotych. Czy to jest możliwe w Tarnowie, gdyby powtórzyć taki model orleański?
Dlaczego nie? Jeżeli Polska się bogaci, a w ramach na przykład Krajowego Planu Odbudowy mamy dostać, czytamy na plakatach, 770 miliardów złotych. Tak rząd nas poinformował, że taka będzie kwota dla Polski. To jak sobie przeliczymy, podzielimy to na liczbę mieszkańców, to dla Tarnowa byłaby to kwota co najmniej kilkumiliardowa. No więc być może ten pomysł w pytaniu naszego słuchacza wcale nie jest taki bagatelny i tak jak powiedziałem, w strategii, którą pracujemy i powinna być przyjęta w najbliższych tygodniach przez Radę Miejską, taki zapis o zbadaniu możliwości budowy tramwaju istnieje. Warunki są odpowiednie, tylko czekamy na rozwój sytuacji. Tak, panie prezydencie, to wszystkie pytania, na kolejne i do kolejnych powrócimy już za 2 tygodnie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.